Siemanko z Testory Chocolate Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w takim krótkim filmiku. Niektórzy z was pewnie zauważyli już wczoraj na Insta Instastory pochwaliłem się, że mam nowego lokatora w domu, a raczej lokatorkę, no bo to jest ona. Mam kotka, mam kotka. Wczoraj go przywiozłem od kolegi, którego kotka się okociła i po prostu miała kilka małych. I miałem duży problem z wyborem, ponieważ, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, niektórzy z was pamiętają, miałem wcześniej dwa, dwie inne kotki, oby nazywały się Milka, a nazywały się tak samo, ponieważ były dokładnie takie same, były szare, w takie ciemniejsze prążki, i jeden z kotków, który był właśnie wczoraj do przygarnięcia, wyglądał też tak samo, i się zastanawiałem, czy wziąć właśnie po prostu trzecią Milkę i nie musić zastanawiać się nad imieniem ani nad niczym, po prostu byłaby to Milka V3, albo wziąć jakiegoś innego kota. No i padło na innego kota, raczej kotkę. No, no, no przepraszam, po prostu ja zawsze mówię kot w formie męskiej, no bo kot jako zwierzę. Tak czy inaczej, jak widzicie, nasza królewna teraz tutaj śpi. I jest problem z imieniem, ponieważ nie mam pojęcia, jak można by ją nazwać, więc e, misja dla Was jest w tym momencie w komentarzu, żeby zaproponować jakieś fajne imię dla, e, dla niej. I pamiętajcie, że jeśli ktoś już w komentarzu jakieś fajne imię napisał, po prostu podlajkujcie jego komentarz, nie piszcie tego imienia drugi raz, żeby nie było niepotrzebnego spamu, żeby było łatwiej jakieś fajne imię wybrać. No i co? To by było tyle. Misja dla Was. Nazwijcie. Nazwijcie Kotka. Oho. Czyżby się budziła? Chyba nie. Tak czy inaczej, o właśnie. E, miałby dzisiaj overcooked. Pewnie niektórzy czekają na overcooked dzisiaj. Niestety nie, nie, nie udało mi się e, wyrobić z montażem, więc overcooked będzie jutro. A na dzisiaj macie. <noise> na dzisiaj macie kota. O! Jakbyście się zastanawiali, czy jest duża, czy mała. O! Ręka dla porównania jest bardzo mała. Jest bardzo, bardzo malutka. No. To by było tyle. Jeśli chodzi o dzisiaj, piszcie w komentarzu propozycje imion, a ja lecę czekać, aż się obudzi. Trzeba będzie nakarmić, napoić i tak dalej, i tak dalej. Oho, czyżby pani wstała? Chyba nie, po prostu chyba, chyba po prostu śpi z otwartymi oczami. Halo? Śpisz czy nie? Chyba śpisz. Dobra. To do zobaczenia. Może w jakimś kolejnym filmie z Kotem to zobaczymy. Zależy, czy, yy, zależy, czy będzie dużo łapek w górę pod film.